Jadąc traktem lubelsko-warszawskim, na 25 kilometrze wjeżdżamy do miejscowości Garbów. Miejscowości o walorach krajoznawczo-przyrodniczych, z wieloma zabytkami, najwyższym neogotyckim kościołem na Lubelszczyźnie wysokości 75 metrów, z 1000-kilogramowym dzwonem protoplasta dzwonu króla Zygmunta w Krakowie, 40-letnią ruchomą szopką bożonarodzeniową, 19-wiecznym zespołem pałacowo-parkowym z najlepszych i największych organów w archidiecezji lubelskiej, wzgórzem ariańskim, gdzie stał gród obronny państwa Piastów, rozległymi stawami o unikatowej przyrodzie i kwitnącymi nenufarami. W tej pięknej scenerii mieszka członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Ziemi Garbowskiej, odznaczona medalem zasłużona dla Lubelszczyzny, artystka, malarka Krystyna Zlot, która ma za sobą kilkadziesiąt wystaw, fascynująca się pięknem natury, malująca pejzaże i kwiaty, ale też interesuje się historią Polski, szczególnie postaciami osób walczących o zachowanie tożsamości narodowej. Nie obchodzimy stuletnią rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jest okazją, by o nich przypomnieć. Zacznijmy od króla Jana III Sobieskiego. Dzień dobry. Moją pasją jest malarstwo własnego autorstwa, jak i odtwarzanie wydarzeń historii minionych czasów. Na przestrzeni wieków ruchy niepodległościowe miały miejsce na terenie naszej Rzeczpospolitej. Chciałam zaprezentować wydarzenia dotyczące walk niepodległościowych w obrazach. Jeżeli się skupimy nad całokształtem dziejowym naszej ojczyzny, to można zauważyć, że dwie batalie, dwie bitwy stoczone przez Polaków z większościowym udziałem armii polskiej miały wspólne, podobne znaczenie. Twierdzą tak historycy. Odsiecz Wiedeńska, jak i Bitwa Warszawska, są to dwie bitwy, które się przyczyniły do tego, że kształt polityczny Europy się nie zmienił. Pomimo rozpiętości czasu, ale jednak miało to duże znaczenie dla naszych czasów. Bo w 1683 roku stoczona była bitwa jako Odsiecz Wiedeńska. Bitwa była dowodzona przez naszego wielkiego, również Polaka, Jana III Sobieskiego. Dzięki temu nawałnica turecka nie opanowała naszego kraju ani Europy. I zakończyła się zwycięstwem. W związku z tym mówimy, że Jan III Sobieski jest właśnie takim jednym z najważniejszych też wodzów w historii naszego kraju. O zwycięstwie właśnie tej bitwy pod Wiedniem mówi się, że to był początek końca tureckiej ekspansji w Europie i ostatnim sukcesem staropolskiej takiej sztuki wojennej. Miała ona decydujące znaczenie dla losów cywilizacji europejskiej. I to zwycięstwo pod Wiedniem to jeden z najbardziej znaczących triumfów polskiego oręża. Bitwa ta rozegrała się 12 września 1683 roku. Tak jak wspomniałam, o podobnym znaczeniu jest również bitwa z 1920 roku. 1920 roku Bitwa Warszawska, bitwa pod Radzyminem, o której się mówi cud nad Wisłą. Głównym dowódcą był marszałek Józef Piłsudski. Również miała takie znaczenie, że tak jak Wiedeńska
zatrzymała nawałnicę turecką, tak Bitwa Warszawska zatrzymała nawałnicę Armii Radzieckiej, nawałnicę Sowietów. W związku z tym kształt polityczny Europy nie uległ zmianie. I właśnie te dwie batalie są o poważnym znaczeniu dla nas. Jest dużo bohaterów, którzy brali udział tak w Bitwie Warszawskiej, jak i pod Wiedniem. Zobrazowałam to na płótnie dla utrwalenia, ku pamięci. Ważne wydarzenia zostały utrwalone w moich obrazach. Wykonując powyższe obrazy, kopie, chciałam przypomnieć wydarzenia historyczne, jak również wielkich artystów, malarzy minionych czasów, którzy utrwalili dzieje polskiej cywilizacji. Jeszcze pisze młoda Polska manifesty romantyczne. Jeszcze leczy młoda Polska rany z frontów wielkiej wojny. Jeszcze stawia młoda Polska krzyże na mogiłach świeżych. Jeszcze łączy młoda Polska to, co wiek rozdarte było. A już staje w progu domu rewolucja wszechświatowa. Komendancie, młoda Polska do daniny krwi gotowa. Jeszcze liczy młoda Polska zaginionych i poległych. Jeszcze stawia młoda Polska słupy na granicach kruchych. Jeszcze woła młoda Polska, honor Bóg, ojczyzna całość. Jeszcze wznosi młoda Polska toast za niełatwą wolność. A już wchodzą barbarzyńcy z krwawą gwiazdą na sztandarach. Komendancie, w młodej Polsce nie umarła stara wiara. Jeszcze śpiewa młoda Polska o legionach, rozmarynach. Jeszcze zbiera młoda Polska głosy za i głosy przeciw. Jeszcze żyje młoda Polska wspomnieniami z Moabitów. Jeszcze nie wie młoda Polska, że samotna jest w potrzebie. A już wciera się tu Sybir, a już Azja śmierć tu niesie. A już płoną wsie i miasta, dwory, szkoły i kościoły. A już dzieci trwać w okopach muszą z bronią bohaterską. A już zmienia się w legendę wielka bitwa o Warszawę. Maryjo, cud nad Wisłą i Europę ocal starą. Komendancie, młoda Polska znów okryta krwawą chwałą. Wróć tu całą jak za dawnych lat. Dam ci za to róży.
Wykonałam również obraz Syrenki Warszawskiej, pomnik, herb, symbol Warszawy, który w 1939 roku na polecenie prezydenta miasta Warszawy Stefana Starzyńskiego został wykonany. Ten symbol wykonałam według, można powiedzieć, własnego autorstwa. Zatytułowałam go Wciąż chroni. Pokazuje tu nam, wiemy, że ten herb Syrenki przedstawia, jak to ta ma duże znaczenie dla naszego spokoju na dzień dzisiejszy. Syrenka jest uzbrojona, ma miecz i tarczę do obrony miasta. A twarzą tej Syrenki jest Krystyna Krachelska, Białorusinka, która przebywała w Warszawie w owym czasie i to jej podobizna została wybrana jako do wykonania tego posągu. Syrenka ta przedstawia właśnie jako pół kobieta, pół ryba. Znajduje się przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Twarzą, tak jak wspomniałam, tej Syrenki jest Białorusinka. Ona również tworzyła piosenki. Piosenki, które zagrzewały powstańców, którzy walczyli z okupantem. Jedną z piosenek jest Hej chłopcy, bagnet na broń. Piosenka ta pozostała hymnem powstania warszawskiego. Krystyna Krachelska w pierwszy dzień powstania zginęła. W nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.